Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć na temat pewnego świętego. Mianowicie miałem kiedyś sen, już w małżeństwie, już jak miałem Franusia, jeszcze to się wtedy nie było. I sen wyglądał następująco. Byłem z moją mamą na bazarku, na tymże bazarku sprzedawano przede wszystkim marchewkę i rybę. I na jednym ze stoisk była mała ikonka. No ja się pytam, co to za święte? I usłyszałem odpowiedź: święty Sergiusz z Radonieża. W życiu o takim świętym nie słyszałem. Nie wiedziałem, że taki święty istnieje, chociaż znam wielu świętych. Znam na przykład chociażby świętego Antoniego, do którego się bardzo często modlę i który sprawia cuda w moim życiu. W sensie takim, że jak się pomodlę od niego o to, żeby mi się cokolwiek znalazło, to się znalazło. Na przykład, czy notebook się znalazł, który właściwie nie miał prawa się znaleźć. Okazało się, że jednak jest w tym miejscu, w którym powinien być. I parę jeszcze innych rzeczy. Rzeczywiście on działa cuda. Natomiast no, akurat świętego Sergiusza z Radonieża nie znałem, więc wsiadłem na Wikipedię, prawda, przeczytałem i między innymi było tam napisane tak, że to jest, cudzując język rosyjski, Sia Rusi cudotworiec, czyli cudotwórca wszystkich Rusi, wszystkich ziem ruskich. I że był to również odnowiciel życia monastycznego w Rusi po najazdach mongolskich. Był też człowiekiem, gdzie w jego życiu działo się cuda, na przykład takie, że on był kiepskim uczniem. Przyszedł do niego anioł pod postacią mnicha i ów anioł no sprawił cud, że on stał się potem no, bardzo dobrym uczniem, że jakby nauka sama przychodziła mu do głowy. Dlaczego mówię o tym świętym? Dlatego, że bardzo bym chciał tego świętego rozpropagować. Dlatego, znaczy przede wszystkim dlaczego bym chciał propagować? Dlatego, że to jest święty na naszej katolickiej niwie mało znany, a jest to święty Kościoła prawosławnego i katolickiego. Na niwie prawosławnej najbardziej jest znany. Między innymi tu powiem taką rzecz, taką ciekawostkę, że na przykład Nocne Wilki, to wiadomo, no niespecjalnie lubiane chyba w Polsce, mówię o tych motocyklistach, zależy od środowiska oczywiście, prawda, i tak dalej, no ofiarowały ikonę świętego Sergiusza z Radonieża na cerkwi w Warszawie. W ogóle tam na terenie Rosji jest to dosyć znany święty i dosyć ceniony. Między innymi ceniła go Katarzyna II. Ta Katarzyna II, która rozebrała Rzeczpospolitą. Akurat tu w tym momencie bym jak gdyby nie robił jakiegoś zarzutu temu świętemu, po prostu no, widocznie tak było. Zresztą Katarzyna II miała swoje wady i swoje zalety. Pamiętajmy, że była rosyjską władczynią, nie polską. To też jest istotne. Oczywiście, no wiadomo, nie usprawiedliwia jej to. Natomiast działa w interesie Rosji, nie w interesie Polski. Natomiast istotne jest to, że ten święty może być takim świętym, który pojedna nasze narody. Który pojedna narody na przykład polski, rosyjski, ukraiński. No, z białoruskim to powiedzmy już mniej, dlatego że akurat z Białorusi nam się chyba lubimy. Gorzej jest, prawda, z Ukraińcami, gorzej jest Rosjanami. Tutaj
ze strony Ukraińców wam o wiele krzywd, jeżeli chodzi o kwestię Bandery chociażby i mordów, tego rozwijać nie będę. To wszyscy znamy, prawda, Wołoni, te sprawy, Galicja Wschodnia, Małopolska Wschodnia pochylnie. Więc jak gdyby chodzi o to, żeby się pojednać. I to jest doskonałość święty właśnie ku pojednaniu, ku brazylijskiemu pojednaniu w prawdzie. I tutaj o to wszystkie pochodzi. I jeżeli też może gdybyśmy się modlili do tego świętego, do jego wstawiennictwem, może właśnie stałoby się tu zgody między naszymi narodami. Być może to tego Pan Bóg chce od nas, od Polaków, żebyśmy też wyszli z tą inicjatywą wzajemnej braterskiej miłości, wzajemnego szacunku i pojednania. A zatem na koniec chciałbym pozdrowić też serdecznie czy naszych braci Ukraińców, naszych braci Rosjan i Białorusinów. Bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. I poprzez wstawiennictwo świętego Sergiusza może będzie nam dane pojednać się ze sobą w zgodzie. A dlaczego ta mała ikonka? Skromność. Skromność. Dlatego, że świętość to nie jest show, tylko to jest skromność. To jest codzienna modlitwa, to jest codzienna praca, wykonywanie swoich obowiązków, ale w sposób może czasami niezauważony przez drugiego człowieka, ale w taki sposób, że życie nasze się przemienia. Przemienia się i zaczyna promieniować Bożą mocą. I tej Bożej mocy, tej Bożej światłości szczerze wam z serca życzę. Z Panem Bogiem, szczęść wam Boże. Niech wam Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.